Witam serdecznie w kolejnym odcinku mojego vloga. Od kilku dni próbuję tutaj desperacko uporządkować mój kanał, uczytelnić po to, żeby odwiedzający widzowie łatwiej się orientowali w tym, co tutaj jest, żeby mogli łatwiej odnaleźć różne filmiki. Tak więc ostatnio pracuję głównie nad poukładaniem filmików w playlisty i próbuję je tutaj w miarę czytelnie poukładać. Dla kogo jest ten kanał? Kto znajdzie tutaj coś ciekawego dla siebie? Myślę, że przede wszystkim wszyscy kandydaci na architektów. Chciałbym na tym kanale umieszczać filmiki, które pomogą kandydatom na architektów samodzielnie przygotować się do studiów, do egzaminu. Przy czym od razu zwrócę uwagę, że myślę, że nie jestem w stanie przekazać tutaj kompletu informacji i warto jednak poszukać jakichś dodatkowych informacji jeszcze gdzieś indziej, bo wydaje mi się, że nie ma takiej osoby, która wie wszystko, tak więc ja też wszystkiego nie wiem. Warto swoją wiedzę poszerzać i uzupełniać o doświadczenie innych osób. W ogóle ten kanał miał być takim internetowym kursem rysunku. Jeżeli ktoś widzi zwiastun, który jest tutaj umieszczony na stronie głównej, to ten zwiastun jest swego rodzaju pamiątką po tej koncepcji. Natomiast ta koncepcja uległa pewnej ewolucji. Problem polega na tym, że jeżeli ktoś chce zostać architektem i chce się udać na egzamin i ten egzamin przede wszystkim zaliczyć, to się okazuje, że nie wystarczy potrafić rysować, ponieważ rysunek to nie wszystko. To jest tak, jakby uczyć się języka i nie wystarczy sama znajomość iluś tam wyrazów, nie wystarczy do tego sama znajomość gramatyki, jak się te wyrazy składa w zdania, ale jeszcze też trzeba mieć coś do powiedzenia. I tak samo jest w wypadku egzaminu na architekturę, tak więc sama umiejętność rysowania nie wystarczy. I ja się zorientowałem w tym dopiero, kiedy zacząłem te filmiki wymyślać, publikować. Na początku myślałem, że będzie to cykl wskazówek dla licznych moich znajomych, którzy się pytają, co zrobić, żeby zdać na architekturę. I okazało się, że ten temat strasznie spuchł, że tych filmików trzeba mnóstwo zrobić. I ja w końcu bardzo szybko zacząłem się gubić w tym, co już powiedziałem, czego jeszcze nie powiedziałem. Ta forma też się taka troszeczkę niestrawna zrobiła. Ja widzę, że te filmiki są za długie, że trudno w nich tak naprawdę odszukać jakieś żądane treści. Tak więc całą koncepcję musiałem przebudować i tak naprawdę trwa to do teraz. I teraz podejmuję kolejną próbę, żeby to wszystko jakoś poustawiać, żeby ktoś, kto chce samodzielnie w domu spróbować przygotować się albo chociażby przekonać się na własny rachunek, czy na pewno się nadaje do tego, to chciałbym, żeby na podstawie tych moich tutaj filmików, które ja tu wygłaszam z pozycji czynnego zawodowo, takiego półarchitekta, a nie architekta, ponieważ jeszcze nie mam uprawnień, jestem dopiero od wielu lat zresztą na drodze do zdobycia tych uprawnień, to chciałbym, żeby taka osoba mogła tą moją wiedzę mniej więcej zdobyć i żeby taka osoba mogła sobie sama odpowiedzieć na pytanie, czy się na pewno do tego nadaje i czy na pewno chce to robić, ponieważ zauważyłem, że tak naprawdę niewiele osób sobie zdaje sprawę z tego, czym jest zawód architekta, czym tak naprawdę architekt na co dzień się zajmuje, z czym to się wiąże, jakie trzeba mieć cechy, albo jakie później te cechy, jakie cechy trzeba w sobie wyrobić po to, żeby móc w tym zawodzie nawet niekoniecznie, nie tyle, że odnieść sukces, co po prostu funkcjonować. Ja od razu mówię, że ja decyzję o tym, żeby zostać architektem, podjąłem dosyć pochopnie. Wcale nie jestem pewien, czy to była najlepsza decyzja. Wcale nie jestem pewien, czy architektura to jest dobry pomysł, no ale tym niemniej już tą decyzję podjąłem, już w tym tkwię i staram się tutaj moją wiedzę moim naśladowcom przekazać. Opowiem teraz w skrócie, szybko, jakie są moje dalsze plany, to znaczy o czym tutaj zamierzam opowiadać. Mam nadzieję, że uda mi się wreszcie dokończyć sztandarowe dzieło moje na tym kanale, czyli internetowy kurs rysunku architektonicznego. To znaczy zamierzam dograć propozycje kilku ćwiczeń po to, aby
ktoś, kto chce nauczyć się rysować, żeby mógł samodzielnie w domu przynajmniej podstawy rysunku zdobyć i żeby mógł samodzielnie ćwiczyć. Tam już mnóstwo rad pada. Jeszcze kilka uwag powinienem dodać. Mam nadzieję, że uda mi się to wreszcie zrobić. Oprócz tego planuję umieścić cykle filmików, które wprowadzą kandydatów na architektów w podstawy wiedzy na temat historii architektury, budownictwa, konstrukcji, instalacji. Chodzi o przekazanie absolutnie podstawowej wiedzy, bo żeby zostać architektem, nie wystarczy oczywiście zdać egzamin, nie wystarczy dostać się na studia, ale trzeba jeszcze te studia jakoś przeżyć. Zauważyłem, że najtrudniejszy jest pierwszy rok. W związku z tym postanowiłem dać z pewnym wyprzedzeniem takie rady, które pomogą nie tylko dostać się na studia, ale również ten pierwszy rok przeżyć. Zauważyłem, że jeżeli ktoś pierwszy rok przeżyje, to najczęściej później już jest w stanie dosyć świadomie podjąć decyzję, czy to jest warte ciągnięcia, czy warto to kontynuować. Z mojego doświadczenia wynika, że mniej więcej 1/3 osób ode mnie z grupy w końcu architekturę ukończyła. Natomiast tą decyzję oczywiście każdy musi podjąć samodzielnie, czy warto to kontynuować. Wszystkich moich widzów przepraszam za jakość techniczną mojej produkcji. Powiem szczerze, sprzęt jest nie najwyższej jakości, ale nie zamierzam tutaj już nic więcej inwestować. Mam nadzieję, że to wystarczy. Nie zamierzam też oczywiście więcej czasu niż trzeba na tworzenie tych filmików poświęcić. Nie za bardzo mam czas na wielokrotne nagrywanie tego samego odcinka, tak więc bardzo przepraszam. Nie zamierzam też tutaj budować studia telewizyjnego. Jeżeli ktoś uważa, że potrafi zrobić lepiej, no to oczywiście zapraszam. Bardzo chętnie podlinkuję tutaj konkurencyjną produkcję na temat. Zapraszam do zadawania pytań, przy czym mam tutaj prośbę, żeby nie wysyłać pytań w formie prywatnych wiadomości, bo tak się złożyło, że YouTube nie informuje o nadejściu prywatnej wiadomości, informuje natomiast o pojawieniu się komentarza pod filmem. Ewentualnie, jeżeli ktoś ma jakąś wiadomość, którą nie chce się dzielić ze światem, to proszę w komentarzu pod filmem zaznaczyć fakt wysłania prywatnej wiadomości i wówczas taką prywatną wiadomość wysłać, bo może się zdarzyć, że ja po prostu taką wiadomość przeoczę. Tak więc, jeżeli ktoś ma jakieś pytania, jeżeli ktoś chciałby się czegoś dowiedzieć, to proszę pytać, zazwyczaj na pytania odpowiadam. Może się zdarzyć, że po prostu nie będę wiedział.